to dzięki niemu wspomnienie o naszych przodkach ma szansę dotrzeć do przyszłych pokoleń, a kaliskie miejsca pamięci nie ulegają zapomnieniu. Włodzimierz Staszek będzie naszym gościem w kolejnym odcinku W Kaliszu się dzieje. Serdecznie zapraszamy. Co Was tak zmotywowało, że akurat tutaj, że akurat to, od czego to się zaczęło? No bo 300 jednak grobów robi różnicę, jeszcze więcej, jak Pan wspomniał, jest przed Wami. Znaczy nie, już większość mamy za sobą. Większość mamy za sobą. Od tutaj z Arturem i z kilkoma pasjonatami od paru lat przed Wszystkimi Świętymi staramy się z liści zagrabić. Widać, że tu drzew nie brakuje, także tutaj jest kołdra z liści. No i w trakcie tych prac tak sobie obiecaliśmy, że będziemy systematycznie te mogiły co roku po kilka mogił, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest ogrom pracy i wiedzieliśmy, że nie damy rady wszystkiego zrobić. No tak zaczęliśmy sobie obiecać, że zrobimy co roku po kilka mogił. No i w tym roku chcieliśmy wymienić te opaski. Zrobiłem zbiórkę społeczną, no i okazało się, że starczyło nam z tej zbiórki społecznej na myjkę średnio-ciśnieniową, no bo karczerem takim pełnociśnieniowym balibyśmy się tutaj tego ruszyć. No i ta myjka średnio-ciśnieniowa okazała się strzałem w dziesiątkę i zrobiła naprawdę robotę. Nie dosyć, że nam przyspieszyła te prace, no to jeszcze pozwoliła doprowadzić te mogiły do takiego stanu, w jakim są, i dzięki temu w ciągu roku praktycznie uda nam się praktycznie wszystkie mogiły wyczyścić. Rozumiem, a jest też Pan pomysłodawcą i w sumie organizatorem zbiórek na rzecz kaliskich weteranów, zbiórek podczas świąt świątecznych. Jak to się zaczęło? Tak samo i czy ta akcja będzie też kontynuowana? Tak, jak najbardziej. Oby jak najdłużej, póki mamy tych weteranów, będziemy te zbiórki robili. To jest akcja, która się nazywa Kalisz swoim bohaterom. Nie ukrywam, że spapugowałem tą akcję od przyjaciół z Warszawy, z którymi cały czas współpracujemy, gdzie również do weteranów jeżdżę, do powstańców warszawskich, do żołnierzy wyklętych. Ale nie tylko, bo również staramy się spotkać, pomóc, jeżeli możemy, żołnierzom, którzy nie tyle nie zdążyli do Andersa, którzy nie zdążyli, jeśli z tą Armią Wschodnią, no w tej chwili jest zapomniana ta armia. Ci żołnierze czasami nawet wstydzą się przyznać, że brali w Kaliszu. Podejrzewam, że żyje do tej pory. Robiłem apele, żeby podać tych żołnierzy. Niestety nie udało mi się. A podejrzewam, że to chłopacy byli w takim wieku, że jeszcze powinniśmy ich mieć. Jeszcze powinniśmy ich mieć. I tutaj apel z mojej strony, jeżeli są rodziny, które tego słuchają i mają u siebie tutaj w Kaliszu żołnierzy, którzy walczyli, szli od wschodu, to proszę o kontakt. Będzie, jak Pan wcześniej wspominał, kogoś udało się znaleźć, tak? Ta moc Facebooka jednak jest. Tak. Nie tracimy tutaj w tym polu nadziei. Tutaj naprawdę sytuacja dla nas niesamowita, bo byłaby tutaj, opowiem całą sytuację, bo zdjęcie, tam jest mogiła Stanisława Butlera. I Butlera, przepraszam, angielszczam. No i trafiło to na mój Facebook, później przez znajomych udostępniane, ale mamy również panią, która siedzi mocno w archiwach, nazwiska, ma bardzo dużo znajomych i skojarzyła, nazwisko jest rzadkie, Butler, i skojarzyła, że ma znajomą. Napisała to do tej znajomej, okazało się, że jest to brat pradziadka. Jest to brat pradziadka, który zresztą zginął w Miednoje. No i sytuacja niesamowita. Pani przyjechała 15 sierpnia, skontaktowała się ze mną, a jeszcze, żeby dodać takiego smaczku sprawie, 1 sierpnia co roku staram się być w Warszawie wśród przyjaciół. Zresztą mam zaszczyt być w poczcie sztandarowym przy pomniku Gloria Victis organizacji kombatanckich. No i pani mnie spotkała, znaczy widziała mnie i coś jej kazało do mnie podejść. No to w momencie, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, naprawdę to są ciarki na plecach, bo aż się wierzyć nie chcę. A jeszcze na dodatek wczoraj z synkiem tutaj byłem i synek od razu doszedł do tej mogiły, poprawiał znicz. 20-miesięczne dziecko, które wydawałoby się, że nie ma świadomości takiej jeszcze, co zrobić. No to są takie rzeczy, w które aż się wierzyć nie chcę. No, mówią, że w życiu nie ma przypadków. No my tutaj akurat w naszym środowisku mówimy, że
ci żołnierze do nas wołają. Także tu mocno, mocno akurat jesteśmy związani, bo czy jesteśmy na Monte Cassino, w jakimkolwiek takim miejscu, to jednak czuje się obecność tych chłopaków. I... No już chyba siedzicie w tym całym sobą. No, nie da się robić takich rzeczy, nie będąc w tym. Po takim zaangażowaniu, jakie możemy obserwować, to naprawdę wielki podziw. No, nie da się. Oprócz tego jeszcze współpracuje Pan z Fundacją Walkieja. Jak przebiega ta współpraca, na czym polega? Z Tomkiem, no przede wszystkim Tomek organizuje, zajmuje się organizacją odkopywania, odkrywania tych bunkrów, tutaj głównie z przedmościa Kalisz, ale tylko nie ogranicza się tylko do przedmościa Kalisz, ale również przedmościa Koło, gdzie jest bardzo dużo również i polskich, źle to powiedziałem, od Tomka dostanę po głowie, schronów bojowych, które budowali Polacy w 1939 roku, ale również Niemcy. No Koło akurat było takim miejscem, gdzie są niemieckie bunkry, schrony, przepraszam, i również polskie. Tutaj wokół Kalisza mamy przedmoście Kalisz, którym Tomek się opiekuje. Zresztą stworzył świetne dwie izby muzealne. 4 września zapraszamy na otwarcie. Tomek regularnie robi otwarcia tych izb muzealnych. No, udało mi się też parę rzeczy pozyskać do tej izby muzealnej, między innymi z bitwy o Ardeny. Byłem akurat szlakiem tej bitwy. Udało mi się znaleźć fragment amerykańskiego Shermana. Można u Tomka zobaczyć to w muzeum. W tej chwili pracujemy pod Ostrowem. Tam były magazyny i warsztaty niemieckie. Odkopywaliśmy w zeszłym miesiącu jeden schron przeciwlotniczy. Dość duży, fajnie nam to szło, bo dość duża grupa była również z Ostrowa. No i teraz będziemy również stanowiska takie naprawcze w październiku prawdopodobnie odkopywać. Pojawiło się zdjęcie Kaliszanina w Puszczy Kampinoskiej. I po tym zdjęciu z Tomkiem Danikiewiczem próbowaliśmy namierzyć tą mogiłę. Udało nam się po 2 czy 3 latach, no siła Facebooka, udało nam się namierzyć co roku, no w tym roku akurat nam to odpadło, ale co roku jeździmy na tą mogiłę. Tam w międzyczasie było zawirowanie, okazało się, że to był żołnierz spod Kalisza, że tam spod Turku dokładnie, ale znaleźliśmy rodzinę, włączyła się w to Dorotka Bartosiewicz z Fundacji Ocalić od Zapomnienia. Znalazła tą rodzinę. Zrobiliśmy płytę granitową. Firma zrobiła nam to za darmo. Płytę z jego wizerunkiem, bo trafiliśmy do zdjęcia. W tej chwili w Puszczy Kampinoskiej jest płyta granitowa z wizerunkiem tego żołnierza. No i co roku staramy się być. No w tym roku niestety no taki nawał prac był i terminarz tak zajęty, że nie udało się. Ale w przyszłym roku może z czymś grubszym tam wjedziemy do Kampinosu, tak jak mówiłem. Być może uda się jeden z cmentarzy polskich żołnierzy, czy z Września, czy partyzantki, zrobić tak jak tutaj. Bardzo duża ekipa na kilka dni by tam pojechała i być może uda się wysprzątać. I to z współpracy byśmy chcieli już z IPN-em. Współpracujemy również z Anią Szarejko, która zajmuje się sprzątaniem powązek mogił powstańczych. No i... Po naszych doświadczeniach z Myjką też powiedziała, że to zakupi. Te mogiły powstańców też dzięki temu będą wyglądały porządnie. Tutaj, zobaczcie, tutaj są daty w momencie, kiedy Kalisz jest zniszczony. To są pierwsze działania wojenne. Kalisz jest zniszczony bardziej niż Warszawa nawet w 1945 roku, w 1944 roku. A te mogiły są właśnie z tego okresu. Być może to są, no zresztą chyba z dużym prawdopodobieństwem, to są żołnierze, którzy padli od ognia bratobójczego w tym wypadku, bo to Niemcy ostrzeliwali i być może byli wtedy w Kaliszu. Nie wiemy tego, nie szukaliśmy w archiwach, ale jest to duże prawdopodobieństwo, bo daty są śmierci zbliżone. Tutaj mamy mogiłę żołnierza włoskiego, który prawdopodobnie również zmarł od odniesionych ran w szpitalu tutaj w lazarecie u nas. Koleżanka, która zresztą również znalazła rodzinę pana Stanisława Butlera. Ten cmentarz naprawdę odsuwa parę rzeczy. 2 lata temu zgłosiło się do mnie, za 2 lata w zeszłym roku, zgłosiło się stowarzyszenie polskie, współpracy z Ukrainą, już też teraz nie pamiętam nazwy, o odnowienie mogiły. Chcieli wymienić tutaj płytę na mogile atamana, tylko też już nie pamiętam nazwiska, ukraińskiego atamana.
ale ta, no, skończyło się tym, ja powiedziałem, że jak najbardziej jesteśmy w stanie się podjąć tego. No ale ta, gdzieś się urwał kontakt, nie podjęli tego tematu dalej. Oprócz tego sam cmentarz no, przedstawia sobą, to jest kawałek historii. Tutaj w połowie XVIII wieku byli chowani, XIX, przepraszam, byli chowani żołnierze tacy szeregowi, rosyjscy. Jak bieda cmentarz. Dopiero później zaczęli być chowani tutaj wyżsi rangą oficerowie. No i w 14 roku po wojnie, znaczy po wojnie, na początku 14 roku no, zaczęły być te pochówki żołnierskie, niemieckie. No jest tutaj kawałek historii. No jest. No mówię, no tym bardziej, że to jest przekrój praktycznie I wojny światowej i momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale jak przeszukiwałem listę, znalazłem jeszcze kaprala Bęca z 12 Pułku Łanów Podolskich i gmina Ceków. No, znamy się z Mariuszem Chojnackim, skontaktowałem się z nim, no i od tego zaczęła się też taka współpraca, która zaowocowała tym, że gmina Ceków w roku ubiegłym podpisała umowę partnerską z gminą Piedimonte San Germano. To jest małe Monte Cassino, my na to mówimy. Także no wszędzie gdzieś to się, tych pasjonatów, zresztą gmina Mariusz Chojnacki, tutaj gmina Ceków bardzo dużo fajnych rzeczy robi, bo robią co roku rekonstrukcje historyczne. Druga wojna światowa była taka, że to nie Polska walczyła. To Polska była rozbita przez zaborców i w każdej armii zaborczej walczyli Polacy. I tak jak na grobach II wojny światowej jest, czy jesteśmy na Monte Cassino, czy jesteśmy na cmentarzach niemieckich, bitwy o Ardeny są polskie nazwiska i to jest tragiczne dla naszego narodu. Walczyliśmy nie w swoich wojnach i nasi obywatele ginęli nie w swoich wojnach. Nie walczyli o wolność, tylko niestety tutaj w tym wypadku w złym celu siłą byli wcielani do tutaj do armii zaborczych. A zagraniczne miejsce też planujecie odwiedzić z tym samym założeniem troszeczkę odjazdowania czy wyczyszczenia takich, to wiadomo jest. Pokażę czas. Mamy tutaj może nie tyle pod pieczą, ale Artur Fijałkowski, który jeździ właśnie w okolice szlakiem, znaczy pracę ma związaną z wyjazdami w kierunku szlaku Polskiej Dywizji Pancernej. No już zaingerował, dzięki jego ingerencji była na cmentarzu flaga Polski wymieniona, bo no, wyglądała no, jak niekoniecznie dobrze. I dzięki ingerencji też przekazał to mnie. Ja zaingerowałem do środowisk polskich w Belgii. Flaga została wymieniona. No mamy zbiórki, no nie będę ukrywał, że tutaj finansowo jest jeszcze studnia, bo jeszcze zakupów jest. Mamy w planie zakupienie kosy elektrycznej właśnie tutaj pod ten system, który mamy. Mamy również w planie zakup dmuchawy, która na jesień bardzo nam się tutaj przydała, bo ze względu na te liście, no tu jest dywan z liści. Tutaj parę dni spędziliśmy większą grupą, to były tony liści do zebrania. Tu zresztą są pozostałości, bo to nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zgarnąć, a mogiły niektórych nie widać. Mówię, bardzo też fajnie miasto się tutaj współpracuje nam z miastem, bo od miasta też mamy wsparcie. Wczoraj zresztą byliśmy u pana prezydenta Kinastowskiego, który nam podziękował za tą pracę. I no, jest perspektywa na dalszą współpracę i tutaj również parę rzeczy wskazaliśmy, co byśmy chcieli tutaj jeszcze dołożyć, bo no, jest to cmentarz mauzoleum, a brakuje nam polskiej flagi. Zdecydowanie polskiej masztu z polską flagą, bo no to jest miejsce, gdzie spoczęli powstańcy styczniowi, żołnierze z Bitwy Warszawskiej. Także no jest to miejsce naprawdę szczególne. A tutaj jeśli właśnie chodzi o miasto, powiedzmy na chwilkę, w jaki sposób pomogło? Bo wiem, że każdy grób otrzymał powiedzmy swój znicz. I co tutaj tak, jeszcze? Dostaliśmy znicz, dostaliśmy akumulator do tego, no i będziemy jeszcze będzie zebranie z prezydentem. Chcemy tutaj takie robocze, bo no jeszcze przydałoby się, są drzewa, gałęzie, które zagrażają tutaj zdecydowanie. Wystarczy, zresztą mieliśmy po takich silniejszych wiatrach sytuację, gdzie tutaj leżały konary, odpukać, nie uszkodziły żadnej mogiły. Ale istnieje to ryzyko, że
mogiła... Lepiej zawczasu chuchać na tak. zimne. No będą, są niektóre mogiły, gdzie te krzyże już są obruszane. Zrobimy też po zakończeniu prac, zrobimy taką dokumentację. Zresztą tutaj jesteśmy też w kontakcie z konserwatorem zabytków. Obiecaliśmy i tutaj do miasta i do pani konserwator zabytków, że taką dokumentację zdjęciową z uszkodzonymi mogiłami przekażemy. No i miasto też zapowiedziało, że tutaj będzie w tym kierunku działało, żeby zabezpieczyć. Apelujemy do wszystkich, którzy chcieliby pomóc dołożyć swoją cegiełkę na taki szczytny cel. Jeśli ktoś by miał ochotę, to naprawdę warto pomagać, bo widzimy, że efekty są naprawdę, jak powiem, zniewalające, to chyba dziękuję. Nie będzie to małym słowem. Dziękuję w imieniu tutaj całej ekipy, bo no, osób tutaj się pojawia, stałych zresztą widzimy tutaj kolegów ze Strzelca, widzimy pasjonatów, Paweł jest rekonstruktorem. Także dziękuję pięknie za rozmowę, a Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz wspierania tutaj tego typu działań, bo naprawdę, jak widzimy, przynoszą rezultaty. Dziękujemy.